Cześć! Dziś przedstawiam już 8 odcinek mojego kompletnego kursu Luminar 4, w którym omówimy zakładkę Professional w panelu edycji. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to warto to uczynić właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj tutaj na dole. Przejdźmy zatem do programu Luminar 4. W dzisiejszym odcinku użyjemy tego mojego zdjęcia, które zrobiłem telefonem Galaxy S7 Edge. Zdjęcie zrobione było w Omanie, o wschodzie słońca, tuż po spacerku po wydmach. Postanowiłem uwiecznić ten nasz piękny nocleg, którym spaliśmy z rodzinką i zrobiłem to panoramiczne zdjęcie. Było to kilka zdjęć potem złączonych w panoramę. Teraz przejdźmy do zakładki edycji, panel Professional i pierwszy filtr to jest Advanced Contrast. Za pomocą tego prostego, ale zarazem potężnego filtra możesz tworzyć bardziej szczegółowe i dramatyczne zdjęcia. Możesz dostosować i zaakcentować różne aspekty, które wpływają na ogólny kontrast zdjęcia. Dodać więcej wymiaru do zdjęć, aby się wyróżniały. Przejąć kontrolę nad kontrastem poprzez zakres tonalny. Mamy tutaj trzy sekcje. Cienie, midtones i highlights, czyli te jasne części. I w tych osobnych partiach właśnie możemy wpływać na kontrast, a także suwakiem balance zdefiniować punkt środkowy do każdej z tych stref. Pozwala to sprecyzować, który obszar jest traktowany jako cień, półton i podświetlenie. Także zacznijmy na przykład od suwaka Highlight Contrast. On będzie wpływał oczywiście tylko na te highlightsy. Zobaczmy. Widzimy tutaj, jak przyciemniają nam się właśnie te jaśniejsze, jak się zwiększa kontrast w tych jaśniejszych częściach tutaj na wydmach i w niebie. Fajne jest takie delikatne przyciemnienie. Możemy też właśnie przesunąć ten suwak i zobaczyć, na które miejsca, jak mocno widać, działa ten kontrast wtedy. Zostawmy sobie, powiedzmy, koło tych wartości. Przejdźmy teraz na midtones. Zobaczmy sobie to. Tutaj widzimy, że tylko te średnie wartości właśnie są zmieniane. Takie te półtony. Tu też możemy sobie tym suwakiem właśnie zmienić, co jest traktowane jako półton, a co już jako bardziej cień. Ja sobie zmienię to tak fajnie. On jakby rozjaśnia, wyciąga trochę te półtony i cienie. To samo zrobiłem właśnie w cieniach. Chciałbym te cienie właśnie tu trochę wyciągnąć. Zdjęcie lekko właśnie tak spłaszczyć, ja bym powiedział. Pozbyć się właśnie dzięki temu narzędziu Advanced Contrast teraz właśnie tych też cieni tutaj. Mimo że dodajemy kontrastu, ale dodajemy go w dosyć specyficzny sposób, tylko do pewnych wartości jasności na zdjęciu. Bardzo fajne narzędzie, którym naprawdę trzeba się troszkę pobawić, żeby zrozumieć dokładnie, jak ono działa. Zobaczcie, to jest przed, tak mamy po. Bardzo fajnie, wyciągnęły się po pierwsze też kolory, ale i te cienie w tej części tu nie są takie ciemne, bure, są bardziej takie jasne, bardziej takie orzeźwiające, poranne. Dobrze, myślę, że z tym narzędziem to już będzie na tyle. Przejdźmy sobie do następnego narzędzia, to jest Adjustable Gradient. Ten filtr, zwykle używany w krajobrazach, pomaga w dostosowaniu dwóch oddzielnych części sceny. Możesz użyć tego filtra, aby wybrać i dostosować osobno dwie różne części obrazu, górną i dolną. Zobaczcie, mamy tutaj właśnie top i bottom, czyli góra i dół. Mamy też przycisk Set Orientation. Tutaj właśnie wybieramy, gdzie jest góra, a gdzie jest dół. Przesuwamy sobie, powiedzmy tak. Weźmy sobie na przykład ekspozycję na maksa w dół, wtedy widzimy, jak przebiega ta linia, widzicie? Możemy sobie ją przewinąć, możemy ją zrobić bardzo taką ostrą linię, możemy ją właśnie tak delikatnie rozłożyć, żeby ona delikatnie przechodziła z ciemnego w jasne. Wyrównajmy sobie ekspozycję. Ja bym chciał tylko delikatnie przyciemnić, nie, bo nie chcę, nie wiadomo jak mocno, ale delikatnie chcę wyciągnąć właśnie te, troszkę oziębić niebo, żeby było bardziej niebieskie i dodać trochę koloru, czyli dodamy vibrance delikatnie. Zobaczmy sobie przed i po. O, fajnie, naprawdę fajnie. A teraz do dolnej części chciałbym dodać trochę ciepłoty, czyli dodamy warmth. O, koło tylu. Myślę, że jest naprawdę fajnie. Możemy też jeszcze wyciągnąć tutaj shadows delikatnie. Zobaczmy. Przed i po. Naprawdę jest subtelnie, ale bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze dodamy chyba tutaj ciepłoty troszkę. Dobra. Okej, jest fajnie. Mam jeszcze tutaj mały dla Was tip. Jeżeli chcecie jakiś suwak zresetować, wystarczy go podwójnie kliknąć. Zobaczcie. Dwa razy klikacie myszką dany suwak i on resetuje się do wartości takich domyślnych w programu. Dobra, zostawmy sobie to przy tej pozycji. Przejdźmy do następnego narzędzia. Następne narzędzie to jest Dodge and Burn. To narzędzie pozwala miejscowo zastosować ekspozycję, czyli rozjaśnić zdjęcie albo przyciemnić. Wybieramy sobie Lighten, czyli rozjaśnianie, przyciemnianie i usuwanie tego, co żeśmy przyciemnili albo rozjaśnili. Ja bym chciał na przykład rozjaśnić troszkę tą partię, gdzie jest namiot. Weźmiemy moc tego filtra na 5. Ja lubię bardzo delikatnie malować. Wtedy myślę, że te efekty są najlepsze. Troszkę zmienimy sobie rozmiar pędzla, którym tu malujemy i sobie pociągniemy troszkę tutaj po tej wydmie. Troszkę bym chciał, o, tu gdzie jest właśnie namiot. Dobrze, tu może sobie troszkę to
Usuniemy i tu z przodu. Teraz chciałbym troszkę miejscowo wydobyć cieni na wydmach. Teraz zbliżymy sobie zdjęcie i pojedziemy sobie tutaj przyciemnieniem po rogach wydm, gdzie to bardzo delikatnie. W tym przypadku na przykład posiadanie tabletu graficznego z piórkiem pozwoli Wam troszkę łatwiej i precyzyjniej malować. Zobaczmy sobie dalej. Przytrzymując spację, jeśli jesteśmy w powiększeniu, pojawia nam się taka łapka, którą właśnie możemy przesunąć sobie zdjęcie, jeśli jest powiększone. Dobra, przejedźmy sobie tak, powiększmy sobie pędzel troszkę i przejedźmy jeszcze po tej wydmie. Zahaczmy sobie te cienie tutaj na tych wydmach, tu, tu, tutaj troszkę, tu, tu. Dobra. To chyba byłoby tak właśnie. Zobaczmy sobie teraz przed i po. Zobaczcie, tu mamy nasz rozjaśniony namiot. Mi się wydaje, że on jest delikatnie za mocno rozjaśniony. Ja bym sobie troszkę go przyciemnił. Zobaczcie. Teraz namiot nam fajnie się uwidacznia. Jest rozjaśniony w tym miejscu delikatnie, ale zobaczcie, jak fajnie tu podkreślają się te ciemniejsze partie wydm. Jak nabiera to zdjęcie takiej przestrzenności 3D. Naprawdę fajnie zaczyna to wyglądać. Ja sobie jeszcze delikatnie przyciemnię troszkę większym pędzlem. O, powiedzmy takim tej części. Tu bym chciał przyciemnić troszkę, żeby ta część była ciemniejsza zdjęcia i ta moja postać. Ok. Może troszkę za mocno, przesadziłem. Ok, rozjaśnimy troszkę. I chyba teraz powinno być ok. Fajnie, bardzo mi się to podoba. Klikamy down. W tym narzędziu będzie to nasz koniec. Przejdźmy teraz do kolejnego filtra. Jest to Color Enhancer. Oferuje on kilka zaawansowanych opcji precyzyjnej kontroli nad kolorem. Chociaż prawdopodobnie nie będziesz potrzebować wszystkich tych suwaków do każdego zdjęcia, znajomość ich, kontroli i zalet jest bardzo pomocna. Mamy tu suwak Brilliance. Jest on przydatny do wzbogacania kolorów na zdjęciu. Kolejny suwak Warmth kontroluje temperaturę kolorów na obrazie. Można go użyć do stylizacji obrazu. Wartość dodatnie mogą być użyte do ogrzania obrazu. Dodatkowo możesz użyć wartości ujemnych, aby również stonować obraz. Sam Brilliance działa dla mnie podobnie jak Vibrance. Bardzo selektywnie podnosi kolor, w tym przypadku dosyć tych ciepłych kolorów. Akurat to zdjęcie już jest dosyć ciepłe i myślę, że nie potrzebuje ocieplania. Jeśli chodzi o suwak Warmth, czyli on po prostu podnosi ciepłotę całego zdjęcia albo je ochładza. Zobaczcie, jeżeli podnosimy to i niebo i wszystko jest ocieplane, wszystko jest tak jakby porannym słońcem oświetlone. Kolejna sekcja to jest Color Contrast. To narzędzie pozwala wybrać zakres kolorów, do którego chcesz zastosować kontrast. Wybrany kolor spowoduje, że obiekty tego koloru staną się jaśniejsze, podczas gdy przeciwne kolory na kole kolorów staną się ciemniejsze. Amount kontroluje kontrast, który powstaje między różnicami na podstawie kolorów kontra luminacja. Suwak Hue wybiera docelowy odcień do podkreślenia. Jeżeli chcemy podkreślić na przykład te ciepłe kolory, wybieramy sobie powiedzmy gdzieś koło 30-30 paru, bo mniej więcej przypuszczam, że to jest właśnie ten kolor. Zobaczcie, tu rozjaśniamy, a przeciwny kolor na kole kolorów jest jakby przyciemniany. I możemy to naprawdę bardzo fajnie, kreatywnie wykorzystać. Zobaczcie, jakie są relacje między kolorami, jeśli to przesuwamy. I naprawdę daje to narzędzie spore możliwości właśnie zabawy i możliwości takiej kreatywnego wyciągania zdjęć, gdzie w innych narzędziach jest to dosyć trudne. W tym narzędziu pewne rzeczy naprawdę są bajecznie proste. Spójrzmy sobie, jak fajnie możemy rozjaśnić tę przednią część, podnieść ten kontrast tutaj tego koloru, a osłabić drugi kontrast innego koloru. Jest to naprawdę bardzo fajne narzędzie. Ja zostawię to w takich wartościach. Myślę, że jest ok. Następna sekcja Split Color Warmth. I tego narzędzia można używać do selektywnego poprawiania chłodnych i ciepłych tonów obrazu. Pozwala ono uzyskać większy kontrast kolorów i intensywność kolorów lub stworzyć twórcze efekty tonowania. Możesz osobno dostosować kolory ciepłe i kolory chłodne. Mamy tu suwak Warmth, który możemy przesunąć w lewo, aby zneutralizować ciepłe odcienie, takie jak żółte i czerwone, a w prawo, aby je wzmocnić. Mamy też suwak Cool, który przesuwając w lewo możemy schłodzić niebieski, morski i syjan, a w prawo, by zneutralizować go i rozgrzać. Jeżeli chcemy właśnie ciepłe tony ocieplić, przeciągamy go właśnie w prawo i zobaczcie, jak te kolory się jeszcze bardziej ocieplają, albo je ochładzamy. Czyli możemy zrobić taką prawdziwą białą pustynię w Omanie, gdzie ten piasek jest prawie bielutki, a możemy też go wzmocnić, ten kolor, i jeszcze bardziej ocieplić. Ja bym go tylko delikatnie ocieplił, bardzo mi się podoba ten odcień piasku. Może też nie przesadzajmy. 4-5 będzie ok. Teraz możemy właśnie tutaj te chłodniejsze partie, czyli tu w tym przypadku będzie to niebo, albo ocieplić, albo jeszcze go mocniej ochłodzić. Zobaczcie, możemy je delikatnie ochłodzić i w ten sposób zostawić. Teraz zobaczymy sobie efekt przed i po.
I to już byłoby tyle w tym panelu filtra tego. Przejdźmy sobie do następnego filtra. Jest to fotofilter. Symuluje kolorowe filtry, które tradycyjnie są przymocowane do obiektywu aparatu. Można ochłodzić lub ogrzać zdjęcie albo dodać efekty specjalne. Można również użyć tego filtra do podkreślenia uzupełniających się kolorów i dodać kreatywnego tonowania do zdjęć. Suwak Amount steruje ilością dodanego filtra kolorowego do obrazu. Suwak Hue ustawia wartość koloru dla filtra fotograficznego. Suwak Saturation kontroluje intensywność koloru dodanego do zdjęcia. Jest też opcja Preserve Luminosity, zapobiegająca zmianie ogólnej ekspozycji zdjęcia. Jest przydatna w większości przypadków, ale można spróbować ją wyłączyć, aby porównać jej działanie przed i po. Zwiększmy sobie amount tutaj, żebyśmy widzieli, jak sobie wybieramy kolor filtra. Zobaczcie, przesuwając tutaj hue, możemy zobaczyć, jaki kolor filtra dodajemy i jaki ma to wpływ na całe zdjęcie. Zobaczcie, jak fajnie możemy się tu pobawić. Ja na przykład lubię takie odcienie właśnie w tym stylu i mogę ich troszeczkę dodać, na przykład bardzo subtelnie, o właśnie tak jak teraz, koło 9. Teraz jak odznaczymy Preserve Luminosity, wtedy właśnie zmienia się też ekspozycja tego zdjęcia, a włączona ta funkcja powoduje, że ta ekspozycja nie jest zmieniana. Stara się zachować program właśnie ekspozycję, która była oryginalnie po zastosowaniu filtra. Przejdźmy do następnego narzędzia, następnego filtra. Jest to Split Toning. Jest to bardzo wydajne narzędzie twórcze, oferujące możliwość prowadzenia tonowania koloru. Mamy tu dwie sekcje, Highlight i Shadows oraz Balance. Balance przesuwa równowagę między jasnymi i ciemnym obszarem. Przesuń w lewo, aby zmiany dokonane w cieniach będą miały pierwszeństwo. Przesuń w prawo, zmiany wprowadzone w jasnych tonach będą miały pierwszeństwo. Mamy sekcję Highlight, w której możemy sobie suwakiem Hue wybrać tonację jasnych wartości w scenie. Na przykład wybierzmy sobie, że chcemy, żeby jasne partie miały bardzo ciepły odcień, czyli taki tutaj pomarańcz. I teraz suwakiem Saturation zwiększamy intensywność koloru w tym jasnym obszarze zdjęcia. Zobaczcie. Te jasne partie, które mamy na przykład tutaj w zdjęciu, tutaj te highlights, które są na wydmach, one stają się właśnie cieplejsze. Zobaczcie, jak przesuniemy na niebieski, one będą niebieskie. W moim przypadku ja chciałem właśnie fajnie, delikatnie ocieplić te jasne partie. Teraz mamy też tutaj shadows, w którym sobie w cieniach zastosujemy na przykład taki kolor 333 i zwiększymy saturation. Zobaczcie, jak fajnie właśnie w cieniach tutaj tonujemy takim bardzo fajnym kolorem. Ja naprawdę lubię właśnie takie odcienie. Zawsze gdzieś w fotografii w te kolory mnie ciągnęło i ciągnie, jak dzisiaj widać. To już był ostatni filtr w tym odcinku. Na pewno nie odpowiedziałem na wszystkie Twoje pytania, tak więc jeśli masz jakieś, zadaj je w komentarzu poniżej. Będzie mi bardzo miło na nie odpowiedzieć. Mam też nadzieję, że ten film był pomocny i będzie mi miło, jak udostępnisz go i dasz łapkę w górę. Pamiętaj, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to warto to uczynić właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj tu gdzieś na dole. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym opowiem o warstwach. Cześć!